Rozdział 38. Wydobywanie informacji. Sobota 27 października. Szanghaj cierpiał. Wybuchły zamieszki. Rabusie rozbijali okna w sklepach i centrach handlowych. Ludzie zabijali się na ulicach. Gangi bezkarnie siały postrach. Lordowie podziemia siłą wymuszali posłuszeństwo w odizolowanych dzielnicach. Połowa miasta nadal nie miała zasilania. Tunele metra wciąż były zalane. Ulicami nadal spływały ścieki. Opuszczone budynki padały ofiarą pożarów. Patrole żołnierzy strzelały do szabrowników i buntowników, gdy tylko na jakich się natknęły. Gdzie indziej Chiny się zmieniały, twardogłowi doszli do władzy. Chen śmiał się z siebie gorzko. To jego córka to zrobiła. Ona podarowała im tę okazję. Jego potworna córka, starając się ratować matkę, skazała ją na zagładę. I gorzej, o wiele gorzej. Wszelkie projekty badawcze trafiły na półkę do oceny. Sieć znowu została ocenzurowana i to bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Czytał o skutecznej eliminacji ugrupowań terrorystycznych i nawet rozpoznawał niektóre nazwiska opozycjoniści ci, którzy ośmielili się kwestionować rację stanu, proponować reformy albo kierunek rozwoju inny niż życzyliby sobie tego twardogłowi. Szanghaj zepchnął kraj do czasów reakcjonizmu. Chen pozostał niewzruszony. Liczyła się tylko jedna rzecz kiedy znów włączą zasilanie w bezpiecznym centrum? Kiedy będzie mógł wrócić do tego kwantowego wynaturzenia?